Prawie fajnie jest wyjaśniać w cztery oczy, niekoniecznie w oktagonie. Ale coś jest na rzeczy? Już to no relacje mieliśmy z Adrianem czasem na pewno, przygotowałam się dobrze i wyczytałam, że I znaleziono dowody na to, rzeczywiście internauci znaleźli i przesłali mi mnóstwo screenów, że rzeczywiście działalność tości. i jeszcze pod innym pseudonimem, pseudonimem działała X coś... Nie, nie powiem dokładnie tego pseudonimu, pod jeszcze innym działała jako dziewczyna, która oferowała swoje towarzystwo za pieniądze. Nie powiem, że wszystko sobie sama kupowałam, bo nie, bo rzeczywiście mój ekspartner partner bardzo dbał o to, lubił, rozpieszczał mi buciki, czy bluzeczki, czy sukieneczki. Powinny być fajne i nie zawsze eleganckie, bo też lubię ubrać się jak, jak lambadziara. jest Monika. <laughs> Cześć Ola. Jak ty się czujesz przed niedługo twoim debiutem w klatce? Wiesz co, bardzo pewnie, chociaż miałam taki jeden dzień, gdzie milion myśli na sekundę i nie wiedziałam, czy dobrze robię, czy źle, czy powinnam walczyć i tak naprawdę już za późno, too late. No ale było tak, że nie do końca wiedziałam, czy dobrze, czy dam radę i z drugiej strony pomyślałam sobie, kurczę, po co, po co ta presja, nie? Bo właśnie te tysiące cudownych komentarzy pozytywnych, które dostałam od ludzi, wsparcia spowodowało, że poczułam taką właśnie presję, że muszę to zrobić, muszę zrobić dla ludzi, wygrać. A z drugiej strony to tak, ja dopiero zaczynam, dopiero weszłam w treningi i no, jadę ostro z treningami, ale mam nadzieję, że że pokażę przynajmniej, bo słyszałam, że tak to jest, że rzeczywiście za pierwszym razem, jak wchodzisz do OKTAGONu, to się bardzo dużo zapomina, bo tak naprawdę to ciało musi zapamiętać to wszystko, co się nauczyłaś, nauczyłeś, a czy tak się stanie? Zobaczymy. A co ci się najbardziej spodobało w treningach? Jakie, nie wiem, może płaszczyzna jakaś jest twoja ulubiona? Czy, czy nie masz czegoś takiego? Wiesz co, no powiem ci, że początkowo myślałam, że parter, bo jest taki fajny tam, takie kombinacje, takie trochę ustawianie szachów. Yy, I to jest świetne w parterze, że nie używając siły możesz pokonać takiego dużego chłopa ponad 100 kilo. Chociaż wczoraj próbowałam przenieść mojego trenera Maćka Smukowskiego i tak go chwyciłam wie mówię, kurna się zaparł i ciężko było. <laughs> Ale raz mi się udało. Trenujesz z mężczyznami czy, czy jednak z kobietami? Wiesz co, trenuję, mam dwóch trenerów i jeden jakby z porterem, w parterze mnie trenuje, a drugi stójkę i teraz wczoraj zaczęłam właśnie sparring, z dziewczyną. Jak Cię ci sparowało? Bardzo fajnie, śmiesznie, oczywiście gadałyśmy po <grywanie> sparingu, <grywanie> trener się śmiał i jeszcze przyszedł trenera znajomy, który też jest trenerem, i mieli naprawdę fajny ubaw, bo działo się tam bardzo. Monika, czy ty dostałaś pierwszą propozycję um, rok temu na zawalczenie? Wiesz to, już wcześniej dostawałam propozycję walk i początkowo się śmiałam mówię, no gdzie ja niemożliwe! A później pomyślałam sobie, dlaczego nie. I znowu ta myśl mi przeszła stwierdziłam, że szkoda buźki, żeby lać się. Ale jednak. Mam chęć na coś nowego w życiu i stwierdziłam, że jak już w miejscu, no mogłam spróbować na przykład latania na... na przykład samolotem, robienia innych kursów, no ale że te MMA było blisko bardzo na wyciągnięcie ręki, to zdecydowałam się właśnie, żeby przełamywać swoje bariery, swoje lęki, obawy, no i też ta presja, że, żeby nie chcieć za dobrze, bo później wychodzi zawsze odwrotnie. Czy dostałaś jakiegoś innego prze przeciwniczkę czy przeciwnika wcześniej, na którego się nie zdecydowałaś? Wiesz co? Nie, były tam różne pomysły, ale tę sprawę zostawiłam już mojemu menadżerowi. Mówię, ja ci ufam, zobaczymy, jak to będzie, <grywa> czy dobrze wybrał, czy nie. I stwierdziłam, że już niech wybiera sobie. Też była taka możliwość, że zawalczę z 20 kilo cięższą dziewczyną tak myślę sobie, no dobra, no okej, okay, ale to nie była jeszcze propozycja, ale gdzieś tam przechodziły takie e, propozycje nieoficjalne. No i stwierdziłam, że no dobra, czemu nie. Ale, że jest moja waga, to jestem bardzo szczęśliwa, bo jednak jak na pierwszą walkę, jakbym miała jeszcze się z cięższą przeciwniczką zmierzyć, to jednak z tyłu głowy bym miała, że kurczę, może być różnie. A jak usłyszałaś o Nikoli, to co pomyślałaś sobie na pierwszym, pierwszym momencie? Wiesz co, no widziałam te wszystkie zgrzyty, ale też jakby przez Adriana Ciosa, z którym się kolegujemy i no chociaż ostatnio nie mamy kontaktu w ogóle. Nie wiem czym to jest spowodowane, no może trochę się domyślam, ale przez to właśnie śledziłam przez Adriana Ciosa i tak się zastanawiałam, Łaj! No, ale no, pomyślałam sobie, dobra, nie wchodzę w, w te tematy. Nie mieliśmy okazji porozmawiać prywatnie o tej całej sytuacji, tylko zadzwoniłam do niego i powiedziałam, mówię, coś, coś, coś się dzieje, bo gdzieś w pewnym momencie Cios wyszybował bardzo, bardzo wysoko, gdzieś oglądalność jego wzrosła. I nie mieliśmy okazji pogadać, bo cały czas robił te live i był w kółko, nagrywał, i później jeszcze miał mieć walkę, do której niestety nie doszło a chciałam ją zobaczyć, no i dlatego właśnie gdzieś tam ta Nikola mi przebrnęła i gdzieś ją widziałam, co się dzieje, ale powiem ci tak szczerze, że przed konferencją więcej o niej poczytałam, dopiero przed konferencją, wcześniej tak tyle o ile... A właśnie, jeżeli chodzi o Adriana Ciosa, jeden mm -hmm. z y, widzów napisał do mnie, że chyba wie, dlaczego wy się tak nie lubicie, i powiedział, że to że chodzi przez niego. Że chodzi o Adriana Ciosa, że ty e, z nim miałaś jakąś relację i że Nikola też my, ma z nim teraz jakąś relację i że mm -hmm. o to poszło. Jak... Wiesz co, no to, kurczę, rzeczywiście takie sprawy to fajnie jest wyjaśniać w cztery oczy, niekoniecznie w oktagonie. A coś jest na rzeczy. Już to no relacje mieliśmy z Adrianem Ciosem na pewno, ale e, niekoniecznie męsko-damską. Tak jak wszyscy podejrzewają. I powiem ci, że jak rzucaliśmy fotki razem, to Adrian miał mnóstwo, ale to mnóstwo mówił. Mówi, ale powiedz co, co pisali. Ja już ci nie będę nic, nic mówił. <laughs> Te relacje naprawdę mieliśmy bardzo fajne. Zawsze lubiłam Adriana i mimo, że był duży hejt na niego i gdzieś tam. Ludziom nie wiem, czy się nie spodobała jego działalność, czy to co, to, co robi, chociaż dla mnie zawsze był fajnym, dobrym człowiekiem, tego odbierałam i zawsze umawia... I bardzo często się umawialiśmy, że pojedziemy do piesków, do schroniska, do kotków i prosiłam go tylko: Adren musisz tam ze mną pojechać, bo ja sama nie mogę. Bo jak pojadę, to pewnie będzie 10-20 takich malutkich i dużych, i starszych i nazbierałabym dużo i przywiozła do domu, a nie powinnam tego zrobić, bo mnie ciągle nie ma w domu, jestem bardzo rzadko. I jednak zwierzątka potrzebuje opieki. Czyli czujesz, że Adrian jest taki, był takim twoim przyjacielem? To nie była relacja miłosna. Dementujesz? Nie, to nie była relacja miłosna. E, dementuję. Ale bardzo się lubiliśmy. Tak. Myślisz, czy, że teraz... Czy nadal się lubimy? To czas pokaże, bo A nie No mamy właśnie. Kontaktu. No, czy Nikola y, zadziałała, myślisz, negatywnie na tą waszą y, przyjaźń? Więc to w pewnym momencie się urwało, zaraz, y, jeszcze przed walką Adriana. Nam się urwał kontakt, chciałam z nim zrobić wywiad, i wiesz, i w końcu stwierdziłam: mówię, Dobra, Adrian, wiem, że tam masz dużo rzeczy na głowie, także jak będziesz miał chwilkę, to mi po prostu to dasz mi znać. No i do tej pory nie mamy kontaktu. Ale jestem bardzo ciekawa, czy to on był w uchu Nikoli. A mimo że ona miała słuchawkę naprawdę. Co, ja właśnie w trakcie już konferencji dostałam niestety nie mogłam wnieść telefonu na panel. W trakcie konferencji dostałam już wiadomość i też z innych federacji od włodarzy innych federacji dostałam, mówię, że y, weź podejść do niej i sprawdzić, ma słuchawkę, bo ona ma słuchawkę w uchu. I, i ludzie też mi pisali, że to było takie tiki dziwne i odpowiadała później. Także Wydaje, wydaje mi się, że rzeczywiście mogła mieć. No i włosy jeszcze miała na jedną stronę chyba na lewe ucho to było. Ach, czy nie zauważyłam, wiesz? Widziałam te dziwne zachowania, dziwne jej reakcje, ale myślałam, że to spowodowane jest stresem nerwami. Na no, tym, że się po prostu boi. No, ta słuchawka mnie bardzo intryguje. Szkoda, że, że jednak zauważyliście to, bo pewnie nałożyłaby jeszcze raz na drugą konferencji i wtedy by została przyłapana. A no właśnie, ciekawe, czy na drugiej konferencji będzie też. No myślę, że już tego nie zrobi. Ale, ale może ja, ale jak, się. Sobie jak sobie poradzi. No właśnie. A powiedz, czy ona ciebie zaskoczyła, jak ty weszłaś już na tą konferencję i padły jakieś tam pierwsze słowa o The used"? No Ja spodziewałam się różnych rzeczy. No, jeżeli dziewczyna sama twierdzi, że ucieka z patologii, tylko ucieka z jednej do drugiej, to też tak chce zrobić transformację, a wpada w to samo, nie wiem, czy jeszcze nie gorzej, z resztą zrenny pod, z rynny pod Zresztą podrynna. Ale mówisz teraz o y, Amadeuszu y, i tak dalej, o tym? Wiesz że co, z o, całej, patologii... o całej tej sytuacji, mhm. tylko powiesz co, tak naprawdę pieniądze wszystkiego w życiu nie załatwią. Bo wiesz, serce się ma, y, klasa się ma, albo jej się nie ma, tego się nie da kupić. Nad tym się pracuje, nad tym no, charakter się kształtuje całe życie. I, i pierwsze słowa, jakie ona chyba powiedziała do ciebie, to ty jesteś tutaj nikim, pamiętasz to? Tak. A sama nie, podaje, na, sama nie podaje nazwiska swojego? To ja cały czas podaję od początku swojej działalności w telewizji, podaję przed kamerą, podaję swoje nazwisko, bo wiem, że pracuję na siebie, na, na swój image. A dziewczyna, nie podając swojego nazwiska, mówi do kogoś, że jest nikim. No, to jest doświadczalnie samo to słowo, które się używa wobec drugiej osoby. Jak ja bym do ciebie powiedziała, jesteś brzydka. To znaczy, że ja mam kompleksy i ci czegoś zazdroszczę, tak. Bo jeżeli bym uważała, że, jest, że jesteś brzydka, to znaczy, że gdzieś tam coś we mnie jest nie do poprawki. Ona jest Tosią. Tak. Widzowie nadal nie wiedzą o co chodzi niektórzy. Niektórzy nie wiedzą. Tak. Przygotowałam się może? dobrze do tej konferencji jak zwykle zresztą. <laughs> <laughs> przygotowałam się dobrze i wyczytałam, że znaleziono dowody na to, że rzeczywiście internauci znaleźli i przesłali mi mnóstwo screenów, że rzeczywiście działalność tości i jeszcze pod innym pseudonimem, pseudonimem działała X coś nie, nie powiem dokładnie tego pseudonimu, pod jeszcze innym działała jako dziewczyna, która oferowała swoje towarzystwo za pieniądze. Tobie też ktoś zarzucał, że ty oferujesz swoje towarzystwo za pieniądze, jakbyś się do tego odniosła. Ale ktoś mi zarzucał na konferencji? Nie, ostatnie pytanie takie dostałaś. Czy ty byłaś kiedykolwiek? A, w wywiadzie, no, który tak. robiłam. Mm -hmm. <laughs> czy dostałam, czy słyszałam o tym, że tak mówią o mnie? To nie, nie słyszałam, ale rzeczywiście, to już to ci, ja nigdy nie zwracam uwagi na plotki, bo tak naprawdę odkąd pamiętam. E, Słyszałam różne rzeczy i nie tylko od dziewczyn. Słyszałam, że mam krzywe nogi, a ja uważam, że to naprawdę mam się czym pochwalić. <grym> <grym> I no, różne rzeczy słyszałam o sobie o swoim wyglądzie i o charakterze, ale chyba jeszcze nikt mi nie zarzucił tego, że jestem do towarzystwa. bo Tak naprawdę gdzie kiedy? Ja się w ogóle zastanawiam, skąd to wynika, że kto sobie coś takiego wymyślił, dlaczego ciebie mhm. gdzieś tam dali w taką kategorię. Wiesz, to mi się wydaje, że atrakcyjne jednak dziewczyny. Często gdzieś tak, taką łatkę dostają, jeszcze jak coś tam mają, jakieś fajne ubrania, fajne buciki, ale nie powiem, że wszystko sobie sama kupowałam, bo nie, bo rzeczywiście mój ex partner bardzo dbał o to, lubił, rozpieszczał mnie, to powiem ci szczerze, że tak cudownego faceta, jeżeli chodzi o serducho, bo był dobrym człowiekiem przede wszystkim i tym nie urzekł, ale uwielbiał mnie rozpieszczać. Także nie wszystko sobie sama kupowałam. <laughs> Ale gdzieś to właśnie dziewczyna fajnie się ubiera, ma coś, coś fajnego, coś markowego. Ja nie zwracam uwagi na marki. To musi być dla mnie, wiesz, takie buciki, czy bluzeczki, czy sukieneczki. Powinny być fajne i nie zawsze eleganckie, bo też lubię ubrać się jak, jak lambadziara. Jak różowe, blue, takie niebieskie. Piękne rzeczy są. i wiesz, nie, nie, nie wszystko musi być markowe, żeby było ładne. E, czyli ty, bo też my, mi się wydaje, że po prostu ty nie mówiłaś o swoim partnerze, bo nie chciałaś poruszać takich mm -hmm. rzeczy pr, e, prywatnych e, na wizji. Więc mi się wydaje, że to też z tego wynikało, że ludzie po prostu nie mogli powiedzieć, że a Monika to jest Obowiązać. tą i tą osobą. Tak, tak, tak. Czy ja muszę być z kimś, żeby być szczęśliwa? Jak jestem sama ze sobą szczęśliwa, wtedy gdzieś tam to szczęście samo przychodzi, ta druga połówka. A my się tak rozstaliśmy z moim partnerem, po prostu drogi nam się rozeszły, bo za dużo pracowałam, nie miałam czasu pojechać do niego. On nie mógł przyjechać do mnie i się... po prostu drogi nam rozeszły niestety. Niestety, bo to jeden był z cudowniejszych etapów w moim życiu. No to może jeszcze powróci, zobaczymy. No, mi się wydaje, że nie. Ja życzę mu szczęścia. Powiedz, czy ty z Nikolą jeszcze rozmawiałaś po, po konferencji, czy zdarzyło ci się? coś? stałyśmy obok siebie podczas wywiadów i rzeczywiście jest między nami taka energia, którą wyczuwałam kiedyś między Marcinem Najmanem a Kasiuszem przy konferencjach. Jak oni przechodzili obok siebie, to po prostu iskry leciały, tak czułaś takie napięcie i rzeczywiście między mną a Nikolą tak jest. No i same jej słowa o nienawiści do mnie, to mnie zaskoczyło najbardziej. Dziewczyna, która mnie nie zna, mówi, że mnie nienawidzi a nienawiść i złość zazwyczaj je rujnuje, ja wolę jednak budować. Rzeczywiście może mnie nienawidzić, bo może czegoś mnie zazdrościć. Ja wszystko, co robię, buduję, staram się budować sama. Rzeczywiście nauczyłam się podczas warsztatów aktorskich, nauczyłam się prosić o pomoc, bo to chyba jest najtrudniejsze w życiu człowieka, który ma ambicje. Jak masz ambicje i chcesz dojść, zrobić coś fajnego swojego, to powoduje to, że nikogo nie prosisz o pomoc. I dla mnie to było ogromnym wstydem. I na warsztatach aktorskich się nauczyłam prosić o pomoc, i gdzieś tam później wykonywałam jakieś telefony do produkcji filmowych, do reżyserów, producentów, żeby gdzieś tam dali mi szansę, żebym chociaż mogła przyjść na casting, spróbować. I no i rzeczywiście powiem, Ci, dla mnie to bardzo dużo, bardzo dużo mnie kosztowało, i zaczynałam od tego, że ktoś mnie zaprosił podczas których z warsztatów aktorskich na obiad byłam wtedy w Rzymie, i miałam wszystko wyliczone co do euro. I powiem ci, że jak wracałam później na samolot, to skrobałam dosłownie na, na pociąg, żeby dojechać na lotnisko e, i ktoś mnie zaprosił wcześniej mm, podczas warsztatów na obiad, a ja tak nie, nie, dziękuję. Ja tak Było mi strasznie głupio. Mówię, dobra Monika, pracujemy nad sobą, dobra. Mówię, poczekaj, poczekaj. Mówię, dobra, dobra, to pójdę z tobą na ten obiad. I ktoś tam po prostu zapłacił za mnie i to było strasznie wstyd, strasznie mi było wstyd. Monika, ile ty miałeś lat, jak pierwszy raz wystąpiłaś przed kamerą? Wiesz co, ile miałam lat? Kurczę, nie pamiętam, nie pamiętam. To było nie jakoś pamięci. zaraz po, po szkole czy później? Nie, później. wiesz co, to było w ogóle tak niechcące, bo ja jeszcze wtedy nie mieszkałam w Warszawie i jeździłam też dużo trochę po Polsce i przyjeżdżałam tutaj, niechcący trafiłam na jakieś tam castingi, i tak się zaczęło, od castingu, gdzieś jakieś takie epizody, ale bardziej epizody od, nie aktorski, bo wtedy jeszcze z aktorstwem nie miałam nic wspólnego i wtedy trafiłam przed kamerę. No i jak zauważyłam, gra, grałam te epizody i zauważyłam, że kamera jest dłużej na mnie niż na aktorach, gówno, które mają główne role, no to stwierdziłam, chyba powinnam iść w tym kierunku, chyba to jest coś dla mnie, skoro kamera mnie lubi, no to ja, też, ja chyba też lubię kamerę, też chyba ją kocham. Czyli teraz już kochasz? Mi się wydaje, że to jest e, miłość z wzajemnością. Powiedz mi, Monika, czy um, bo też dużo osób na wywiadach pytało cię, jak ty się poznałaś z Adamem z TV reklamą, jak to się mm -hmm. wszystko zaczęło z TV reklamą? To ja cię zapytam troszeczkę inaczej. Mm -hmm. Jak się zakończyła twoja przygoda z Adamem z TV reklamą? Dlaczego tak jest? To bardzo tak tak dobre stało? pytanie. Mówisz, co no po prostu też drogi nam się rozeszły e, dość długo. I Sylwester Bardenga, i wiele osób gdzieś z tego świata afrykwajtowego i internetowego, gdzieś: Osoby mówią: Monika, dlaczego ty jeszcze swojego kanału nie założysz? Rób to. A ja stwierdziłam: Nie, no mamy tak fajnie podzielone role, że ja zajmuję się wizją, a tam się zajmuje technicznymi rzeczami. Ja gdzieś tam te merytoryczne też przygotowania do wywiadów, tak mieliśmy sobie fajnie podzielone nasze role i no nie wyobrażałam sobie, że ja miałabym się skoncentrować na jednym i na drugim. I powiem ci, że jak właśnie zdecydowałam się założyć ten swój kanał, no to spadło wszystko na mnie musiałam zająć się i tym i tym i to było trochę za dużo dla mnie. Ale nie żałujesz z perspektywy czasu? Nie, nie, nie. A z Adamem masz teraz kontakt w ogóle, czy omijacie się? Wiesz co, tak mamy jako takim. Czyli też nie jakoś super dobry. Nie jest super dobre, nie. A myślę, że dlaczego, z czego to wynika? No przecież razem zaczęliście na to mm -hmm. jeździć, wszystko, budowaliście to wszystko i potem tak nagle nie lubicie się, jakby no nie pałacie może sympatią do siebie. Wiesz bo to był taki moment, kiedy założyłam swój kanał, jeszcze nikomu nic nie mówiłam, właśnie mój przyjaciel mi zrobił kostkę do mikrofonu, E, też kupił mi, pamiętam, mikrofon. Ja mówię, to ja już wszystko mam, naprawdę to robię i rzeczywiście założenie kanału to było tylko chwila i wtedy prowadziłam mm, w Sanoku studio bieszczadzkiej zadymy bokserskiej i z jednego końca Polski, e, czyli z Bieszczad, jechałam e, szybciutko do Warszawy, wracałam, wtedy mandat dostałam. <grym> I straciłam prawo jazdy na trzy miesiące. Ojej, to ile ty przekroczyłaś prędkość? Nie, nic nie będę mówić. <laughs> e, lubię szybkość. I, ale jeżdżę zawsze bezpiecznie. I staram się jeździć grzecznie. Jeździ ale kiedy spędziłam, bo wiesz, no swój kanał. Chciałam, żeby to wszystko, wiesz, było przygotowane, żeby była i chociażbym wzięła ten prysznic wcześniej i lekko chociaż makijaż poprawiła. No i pędziłam na łeb, na szyję i zaproponowałam wtedy Adamowi, mówię, słuchaj, ja założyłam swój kanał, ale mogę też zrobić do ciebie, bo są, wiesz, i sponsorzy i gdzieś tam. Nie, 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 nie trzeba. Na pewno? Nie. No dobra, no to nie, to nie. Czy tym jakby więcej zarabia zarabiasz teraz obecnie na swoim kanale, czy to były fajniejsze kwoty, jak pracowałeś z Adamem? E, wiesz co, powiem ci tak, że... Nie, zdecydowanie jest lepiej teraz. Chociaż był ten taki boom na te moje wywiady, na moje materiały, na moją kreację, na moje. to, co stworzyłam, tak naprawdę. To powiem Ci, że było bardzo fajnie. No, byliśmy oboje zadowoleni z Adamem, ale jak założyłam swój kanał, to też, też tak było jeszcze było w trakcie tego boom, znaczy już trochę mniej, ale też. Było bardzo fajnie i jestem bardzo zadowolona. Decyzja, którą podjęłam, była dobra. A nawet gdyby, nawet gdyby się nie udało, to jednak, jak ktoś nie ryzykuje, nie pije szampana. To prawda. Tak samo teraz y, idziesz do klatki i to jest coś nowego. <grymne> emocje ogromne są. Słuchaj, Ola, to po prostu powiem ci, że nie wiem, jak będę miała takie emocje przed wyjściem. <grymne> no, myślę, że, że to jest też coś takiego, co ci mm -hmm. pomaga, nie ci to. Nakręca, tak. Fajnie, właśnie brakowało wiesz, mi takich emocji, które by mi nakręcały, bo e, czegoś tam dotknęłam, czegoś dotknęłam, e, i rzeczywiście czt, brakowało mi takiej adrenalinki. No i nie, nie, nie chciałam nigdy skakać na bandzi, bo, bo to jednak wiąże się z ryzykiem utraty życia. No, MMA też jest bardzo niebezpieczne, no ale jednak gdzieś tam. Mamy gdzieś pod ręką lekarzy w razie czego. Może będą mnie ratować. Chociaż nie wydaje mi się. Żeby w, nasze, w naszej wadze, żeby była. <grymna> A, no dobrze, rozumiem o co chodzi. Ale myślisz, że Nikola jest w stanie ci zagrozić w tej klatce? Czy ona raczej będzie unikała konfrontacji? Wiesz co? Wydaje mi się, że nie będzie unikała konfrontacji, jeżeli w ogóle wyjdzie do tej walki. Myślisz, że nie wyjdzie? No, powiem ci, no, jak wzoruje się na swoich autorytetach. <grymna> Okej, okay. <noise> <noise> tutaj wstrzykniemy się nos Adrianowi. Tak, jeżeli wzorujesz się na swoich autorytetach, to mam nadzieję, że wyjdzie do tej walki. No i jeżeli wyjdzie już do tej walki, to i tak naprawdę duży sukces dla niej. No, ale powiem ci, że nie, nie to nie jest tak, że jak wyjdzie, chociaż widz, widziałam strach w jej oczach. I to, że przyszła ze słuchawką na konferencję w uchu, to znaczy, że po prostu nie jest pewna siebie w ogóle. No i też ty dużo trenujesz. Nie wiem, czy, jak to wygląda u niej w ogóle, nie? Czy ona faktycznie tak poważnie podchodzi do tematu jak ty? Bo ty się wzięłaś za tak, to. Tak, tylko wzięłam się, ale też tak naprawdę na ostatnią chwilę, bo cały czas w rozjazdach, nasza praca jednak jest taka, że jesteśmy wszędzie. I dlatego właśnie wspominając o tym escortingu, nawet kurde, kiedy? To niemożliwe, nie miałabym na to czasu. Bo byłam w Anglii teraz też na, na gali MMA. Później zaraz była kolejna gala kolejnej federacji i jeszcze musiałam być za chwileczkę w Łodzi. Także te treningi były takie wtedy, kiedy mogłam być po prostu w Warszawie, a też w Anglii rzeczywiście poprosiłam chłopaków, którzy walczyli, żeby mnie potrenowali. No to było tak, że tam rzeczywiście biegałam za nimi, machałam rękoma i wtedy właśnie z Mackiem Spółkowskim, który teraz mnie trenuje, poznaliśmy się i, i mówi, no dałaś radę. Ja mówię, tak, wcale nie. Bo tak naprawdę, Ola, słuchaj, ja dwa tygodnie uczyłam się chodzić. Bo nie wiem, czy ty wiesz, ale my jesteśmy kobiety, widzisz, że złączasz nogi, a w boksie jednak te nogi muszą być szeroko. A, ja dwa mm -hmm. tygodnie nie potrafiłam po prostu chodzić z szerokimi nogami. Uwierz mi, to było naj, naj, najbardziej trud, naj, najtrudniejsze dla mnie, największe wyzwanie. <grych> ale nauczyłaś się. No mam nadzieję, że nie będę ich łączyć podczas walki. Myślę, że nie. 5 sierpnia to się wszystko okaże. Czy ty masz już jakiś pomysł na to, jak wyjdziesz do walki? Jaką piosenkę? Wiesz, taka oprawa, wszystko. Wiesz już, jak to wyglądać będzie? Czy jeszcze nie myślałaś o tym? Powiem ci, myślę cały czas. Mam przyjaciółkę, która śpiewa Kaira. Groove Busters, Edyta Przytulska. Groove Busters kiedyś, a teraz pracuje na siebie. I miała mi zaśpiewać, ale niestety ma już koncert i... Nie zaśpiewam mi także jeszcze cały czas myślę. Jak macie jakieś propozycje, to podsyłajcie. Już kilka dostałam propozycji, żeby wyjść do, do walki. Ponikolik kto mógłby z tobą zawalczyć? Myślisz, że jest w ogóle taka osoba z kobiet? No myślę, że na pewno będzie sporo chętnych y, do walki. Każdy ma chrapkę, no bo jednak jestem filigranowa osoba i cieszę się, że jednak to, mimo że te konferencje, duży, duży wysiłek, dużo po prostu ze mnie mocy ubyło po tej konferencji, ale no wydaje mi się, że dużo jej będzie osób chętnych, które by chciały, wiesz, na no, taką filigranową osóbkę gdzieś przetrącić. No, właśnie, a czy ty się zgodzisz w ogóle na to, żeby ktoś z tobą walczył, kto ma dużo wiesz, większe predyspozycje, czy będzie cięższy, czy wyższy, bo to jednak do WMA się przydaje. Mhm, wiesz, to właśnie podczas teraz tych treningów widzę, jak jest przewaga, jak osoba jest niższa albo wyższa. Rzeczywiście, jak to działa, jednak ten zasięg rąk bardzo dużo robi. No i nóg, bo też fajnie jest zapleść tymi nogami u przeciwnika. Dużo łatwiej, jak jest niższy od ciebie, niż jak jest wyższy. Ale Zedyma z Grądy pokazał, że jednak wzrost i warunki fizyczne nie mają aż tak dużego znaczenia i można pokonać dużo większego gabarytami przeciwnika. To prawda. Pozdrawiamy Tomka. Pozdrawiamy. Powiedz Monika, czy ty nadal odnajdujesz się dobrze w tej roli dziennikarki, będąc na różnych galach, na konferencjach? Czy ty tym żyjesz, czy już masz takie, że o kolejna konferencja, muszę jechać, nie chcę? Mhm. Masz coś takiego? Wiesz co, bo to rzeczywiście dobrze e, zaczepiłaś ten temat, bo był taki moment, że strasznie dużo było tych federacji w, i, i jeździłam tylko cały czas, walizki tylko przepakowywałam. I poszłam mówię znowu, nie no. I, i, i staram się zawsze, żeby coś było nowego, świeżego. Ja też nie, chcę się sama, nie lubię się sama sobą nudzić. I jakbym miała zanudzać moich odbiorców też tymi samymi pytaniami, pytaniami w kółko, tym samym kontentem, tym samym odbiorem, to rzeczywiście to już jest, się robi takie nijakie. No i kurczę, powiem Ci, że ciężko by było coś znaleźć, nowe pytania, ale jak wchodzę przed kamerę, to jednak jest takie pyk. No dobra, pojedziemy tak. A jeszcze rozmówcy są zazwyczaj bardzo ciekawi, interesujący i z nich też można czerpać. Czyli nie znudziło ci się to ostatecznie? Gdzieś tam miałaś taką. Nie, był moment, gdzie jej, ile można, ale nie, nie. Kto jest ulubionym twoim dziennikarzem? Moim ulubionym dziennikarzem. Wiesz co, kiedyś była właśnie małgorzata Damagalik, ale teraz zupełnie już nie, ale jak miała się wzorować na kimś sprze sprzed lat, no to była ona rzeczywiście. Hanna Smoktunowicz, przez to, że jest przepiękną kobietą, bardzo inteligentną i genialną dziennikarką, osobowością telewizyjną. I miała rzeczywiście podgórkę, jak się wydaje, wszystkim, że piękne osoby atrakcyjne mają łatwiej to rzeczywiście w świecie telewizyjnym wiem, że miała bardzo trudno, bo z góry wszyscy patrzyli na nie jako, jako właśnie na taką istotkę, która sobie e, drogi e, toruje właśnie swoją urodą, a moim zdaniem to jest bardzo piękna, inteligentna i pracowita kobieta. Właśnie też dużo osób często obraża i hejtuje dziennikarki. Myślę, że się z tym zderzyłaś, mhm. na pewno, jestem pewna. Jakie ty takie naj, najmocniejsze rzeczy przeczytałaś o sobie? których byś się nie spodziewała w ogóle, że ktoś może coś takiego wymyślić. To jest zazwyczaj to samo w kółko, że poziom IQ jest, że nie ma IQ, że jest niewielki. Czyli ładna, ale głupia. Tak. To zazwyczaj... wszystkie jesteśmy. Tak, wszystkie jesteśmy do jednego warka wpychane. Nie można być ładnym. No i powiem ci szczerze, że jako właśnie malutka dziewczynka, młoda dziewczyna później, e, właśnie te ambicje tak wzięły górę. Nad moim życiem, że chciałam wszystkim udowodnić, jak to ja jestem mądra, inteligentna i no i oczywiście wtedy się posypało mnóstwo książek, nie wychodziłam z nich i psychologicznych, i wszystko, co mi wpadało w ręce. I wzorowałam się później rzeczywiście na osobach gdzieś i politykę zahaczyłam w pewnym momencie, którą się interesowałam przez jakiś czas, ale stwierdziłam, że to nie jest moja bajka. Czemu? Nie, 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 nie. Nie okay. jakby manipulacja ludźmi, to. Mhm. To jest, wiesz, fajne, ciekawe, bardzo intrygujące, ale bardzo nieładne, i niefajne i manipulować ludźmi, którzy nie zdają sobie z tego sprawy. Teraz będzie fame Friday, mhm. w piątek. Potem sobie poobstawiamy. Jestem ciekawa twoich słów. Lubię skrałów. obstawiać. Wiesz, zazwyczaj tak w telewizji jest, jak ktoś pracuje w jakiejś branży, e, czy na przykład pan prowadzi totolotka, to on nie może kuponu wysyłać. A no właśnie. Ale no możemy, a ja jeszcze nigdy tak. nie wysłałam. Może to powinnaś, jest, bo... powinnaś spróbować. A wiesz, że większość, z, jak obstawiałam, bo zazwyczaj właśnie tak sobie ze znajomymi obstawiamy, kto wygra. I udawało ci się. Tak, większość mi się sprawdza, bo jednak wiesz, jak jesteśmy bardzo blisko tych osób, widzimy ich psychikę, jak sobie radzą. Tak. I rzeczywiście tak naprawdę ta siła jest chyba bardziej tutaj niż w mięśniach. No też na pewno. Umiejętności nie? swoje robią, oczywiście im więcej się umie, tym, tym lepiej, ale jednak um, psychika jest bardzo ważna. A jak my jesteśmy bardzo blisko tych ludzi, to jednak wiemy, czy sobie poradzą, czy nie. Dokładnie. Słuchaj, ja zaraz odpalę kartę Walk. Main event to jest Kubańczyk kontra Alberto. Mhm. Jak to obstawiasz? a myślę, że Kubańczyk chociaż dawnego nie było. Nie wiem, czy nie zarzewią. <słuchaj> No, ziesz, tak nie, to nie się nie za pokrywa i trzeba to odświeżyć. E, no ale wydaje mi się, że Kubańczyk, czasy świetności, jak miał, no, to był bardzo dobry. Mhm. Nie ujmując nic Alberto, pozdrawiam. Czyli Kubańczyk. Mhm. E, mamy też walkę kobiet i to jest e, Liza. Tak. Z Lizą pewnie rozmawiałaś. Rozmawiałam i byłam na jej treningu. O, to byłam może coś będzie wiedziała więcej. I rzeczywiście, jak ostatnio walczyła, powiem ci, e, podeszłam do dziewczyn, bo sparowały i mhm. oczywiście mówię, nie nagrywamy, więc ja nie nagrywam. nie jestem tutaj e, za, e, zawodowo, tylko prywatnie i obserwowałam, to świetnie sobie radziłam. Bo ona, A ona będzie, wiesz, z kim będzie walczyła? E... Z, są genialne, Lizo, nie? Tak, to pokazała już. Mhm. Będzie walczyła z nanami. Tylko ja tą osobę, ona będzie debiutować, więc to też ciężko określić, co ona potrafi ciężko określić. Ale jakbyś postawiali, zaczyna na nami. Wiesz co, z debiutantami jest tak, że mogą zaskoczyć, bo jak ktoś już pokazał swoje umiejętności, to wiemy, czego się możemy spodziewać i przygotować też, e, poprowadzić walkę w ten sposób. Ale jednak debiutanci mają to do siebie, że jeszcze nie wiedzą, co się z czym je. No i jednak stawiałabym na Lizę. Tutaj Piotr Edzio i e, Cornel Koro, czyli mhm. freestylowcy. Edzio i Koro, ich już mogliśmy zobaczyć. No Koro fajnie sobie radził. Edzio czy Koro? To chyba tym razem Edzio. Pozdrawiam, bardzo lubię, ale chyba pozdrawiam, oczywiście was wszystkich kocham, bo <laughs> uwielbiam, ale Koro, chyba obstawiam Koro. Sasza miał wyjście z Wilczakiem Krystianem, mm -hmm. ale będzie z nim walczył y jednak Malczyński. Malczyńcy też całkiem sobie nieźle radzili. Nie wiem, czy obstawiłabym malczyńskiego. Chociaż zawsze mi się bardzo oni mylą. <laughs> Okej, okay, malczyńcy. W tak. e, podobny do siebie. To też w temacie Piotr Tyburski z Zademą. Z Piotkiem znamy się już dość długo. No, ale chyba Zademą. Dominik, mhm. jak. Piotr Tyburski i Zadema... No. Piotrek jest, no, no, jest niezły, jest naprawdę kocur. Ale jednak Zadyma, czy jak obstawiasz? No, ale też warunki fizyczne przeważają zdecydowanie na Piotrka. Także za Zadyma potrafi sobie radzić. Mm -hmm. No, jestem bardzo ciekawa tej walki, bardzo, bardzo. Ciężko obstawić. Ciężko obstawić. Dominik Jaksu, też debiutant i Meduza. Oczywiście, że Meduza. Całym serduchem. Piotr Świerczewski i Dara ale Wiątko sobie radzi też całkiem nieźle z walki na walkę. Coraz większy progres. No, tak po znajomości da Rolew. Józef Bratan, w Kuba Nowaczkiewicz. W ogóle dwóch braci walczy, nie? Józef Bratan. Filipek czy Dubiel? No, lubię jednego i drugiego, ale wydaje mi się, że Dubiel fajnie sobie poukładał. Rzeczywiście, podczas któregoś wywiadu, jak rozmawialiśmy, pytałam się o psychologa sportowego, z którym jednak sobie gdzieś tam pracował przez jakiś czas i mi się wydaje, że to mu bardzo, bardzo pomogło. Wydaje mi się, że Dubiel zdecydowanie. Wampir i Paweł Tyburski. Ach, rzeczywiście. Tutaj jakby no, sobie. serduchem całym jestem za Pawłem. Ale wiem, że pa, że że wygra. <grymne> nie, że wygra, tylko to może być. tak, Tutaj mu stawiała naprawdę tak pół na pół, prawie równo. No, serduszko idzie za, za jednak Tyburskim. No, to ten 1% przewyższa. <grymne> Ale rzeczywiście, no, może być też ciekawa walka. Bo jednak i z jest. Paweł jest e, nie miał zawodowych walk. I mam nadzieję, że ta trema i ta presja, bo wiesz, jednak ta presja może rzeczywiście spowodować i trochę brak pewności siebie, jak nawet ten ci, tyci tyci, jak się pojawi podczas walki, tego, tej pewności siebie jak zabraknie, no to może być tak, że będzie za bardzo obserwował przeciwnika zamiast jednak też działać nie? i wykorzystywać ten moment. Ja byłam zawsze z daleka od oceniania innych ich umiejętności. Mm. Oczywiście to się samo nasuwa przez się w takiej pracy, ale rzeczywiście to było takie bezpieczne miejsce, gdzie możesz sobie siedzieć, obserwować, i jeszcze jak dadzą ci mikrofon, e, i masz oceniać te walki, no to rzeczywiście fajnie jest tej I kontrolować strony. też nie? wygodnie, świetle jupiterów, blasku flaszy, możesz sobie mówić, co ci tylko ślina na język przyniesie, a tutaj jednak jest inaczej zupełnie. Tutaj trzeba już wiele się nauczyć i powiem Wam szczerze, że to, co. To, co do tej pory się nauczyłam, to jest kropla w oceanie. A ja bym chciała już teraz wszystko naraz. I tak, chcę już wszystko umieć. Myślę, że tak będzie. Dziękuję Ci bardzo, Monika, za tą rozmowę. Kiedyś będzie, także wszystkiego, nigdy się nie da się wszystkiego nauczyć. Dziękuję, Dziękuję. Ci bardzo.